skoro to była prowokacja znowu, sprawdzenie procedur po naszej stronie, no to rozumiem, że ona spadła tam, gdzie spaść miała, tak? Tak. Tak była zaprogramowana. No, ktoś jej zaprogramował trasę. Nikt nie chciał zrobić krzywdy po prostu. Tak. Okej, ale gdyby chciał, to by mógł. Tak, potwierdzili, że pocisk, rakieta manewrująca jest najlepszym w tej chwili narzędziem do tego, żeby stworzyć największy poziom zagrożenia dla potencjalnego przeciwnika. To był cud, że ta rosyjska rakieta spadła na las obok Bydgoszczy, a nie na samą Bydgoszcz. To było bardzo niedaleko. To nie był cud, a co to było? Jeżeli to był wabik, w mojej opinii, ja teraz wyrażam swoją opinię. Wabik puszcza się takie coś jak rakieta z odpowiednikiem gabarytowo-masowym, czyli nie ma głowicy bojowej, jest głowica betonowa. Puszcza się i patrzy się, co przeciwnik robi. No. To co myślę, uruchamia, że się ucieszyli na Kremlu, prawda? Co uruchamia, jakie procedury i tak dalej, i tak dalej. W mojej opinii Bydgoszcz jest szczególnym miastem. Bo? Po pierwsze, mamy duże skupisko instytucji natowskich. Po drugie, mamy dwa ogromne zakłady, szczególnie istotne dla produkcji amunicji. Nitrochem i Belma. To, że ta rakieta tam, na tyle, ile ja się znam na rakietach, to ta rakieta tam uderzyła. Ona nie spadła, bo ją zabrakło paliwa, bo by ścięła drzewa. Bo to nie jest rakieta tej wielkości, to jest duża rakieta. 6 metrów podobno, tak mniej więcej. Kilka drzew poleciało. Tam wyraźnie widać po tych zdjęciach, ja tam nie byłem, bo ponoć teraz jest turystyka do Tak, o to też zaraz pana zapytam. Natomiast z przekazu medialnego jasno wynika, że ta rakieta tam po prostu uderzyła, czyli te współrzędne określono. Ktoś zaprogramował komputery pokładowe, żeby ona tam doleciała i tam uderzyła. Było to, no, demonstracja, jesteśmy w stanie. Pocisk, rakieta manewrująca ma to do siebie, że ona lata na niskich pułapach, 40-120 metrów. Naprawdę nie ma takich systemów, żeby ją cały czas trakować w czasie rzeczywistym. Dlatego są rakiety manewrujące. Na wyposażeniu polskiej marynarki wojennej jest morska jednostka rakietowa z rakietami NSM do niszczenia okrętów przeciwnika i jej też się nie widzi. Okej, tylko jak, no bo rozumiem, że skoro to była prowokacja znowu, sprawdzenie procedur po naszej stronie, no to rozumiem, że ona spadła tam, gdzie spaść miała, tak? Tak. Tak była zaprogramowana. No, ktoś jej zaprogramował trasę. Co z tej całej sytuacji związanej z rakietą pod Bydgoszczą wynika dla strony rosyjskiej? Bo oni wypuścili ten balon próbny, zobaczyli, jak to wszystko zadziałało lub raczej w większości nie zadziałało. Sprawdzili sobie, jak wyglądają procedury i jakie oni, jako dzisiejszy nasz wróg, bez wątpienia, mają wnioski. Popatrzmy na to z perspektywy teraz tego, co się faktycznie zadziało. Zostały podniesione pary dyżurne. Pary dyżurne zostały podniesione dlatego, że nastąpiła wymiana informacji o obiekcie zmierzającym w polską... Mówi pan o myśliwcach, które się podniosły do kontroli. O obiekcie zmierzającym w polską przestrzeń powietrzną. Te procedury zostały uruchomione. Rosjanie wiedzą, że jesteśmy w łańcuchu i sojuszniczym, i w łańcuchu międzynarodowym, czyli mamy dobrą współpracę w tym aspekcie, na przykład z Ukrainą, i Ukraina te informacje przekazała do nas. Mamy procedury określone, poszły pary dyżurne. I podejrzewam, że na tym ich analiza się skończyła, czyli potwierdzili, że pocisk, rakieta manewrująca jest najlepszym w tej chwili narzędziem do tego, żeby stworzyć największy poziom zagrożenia dla potencjalnego przeciwnika.